uważałem się za porządnego człowieka od zawsze. Okazało się, że jak powiedziałem, że nie było piękne, zacząłem diabła robić w kuchni. Może nie było mądre, to było skuteczne. Jaka była skuteczna? No oni zobaczyli, one zobaczyły, że ja jestem innym człowiekiem. I dlaczego chciałem wam dość krótko o tym powiedzieć? Ponieważ dzisiaj jestem pastorem, ewangelistą, nauczam Bożego Słowa, docieram do ludzi. Dzięki Boże, Bogu Najwyższemu, mamy na ogromną ilość ludzi. Mnóstwo ludzi się rodzi na nowo. Ludzie są uzdrawiani z nieuleczalnych chorób, demony wychodzą. I powstają nowe społeczności, wchodzi życie do śpiących wspólnot. Natomiast jest tak dlatego, że wtedy narodziłem się na nowo. Byłem już, ja wtedy stałem się innym człowiekiem. Nie zostałem naprawiony. Rozumiecie? Nie zresocjalizowany. Nie zostałem odnowiony, bo takich rzeczy nie ma. W Biblii jest napisane, że do starej łaty nie przyszywa, do starej szaty nie przyszywa się nowej łaty, czyli się nie naprawia, starość się trzeba niszczyć. Wtedy ja umarłem na tej podłodze. Umarłem na tej podłodze, a potem wstałem jako nowy człowiek. Oczywiście zmiany, one są ustawiczne. I te zmiany zachodzą, bo przemienia moją psychikę, bo przemienia moją mentalność. Ale zasadniczo idę do nieba, jestem obywatelem nieba dzisiaj, nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę. Słuchajcie, i jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja nie mam deficytów jakichś, nie martwię się, że ktoś mnie tam lubi czy nie lubi. Czasami tam różni ludzie mówią, wiesz, mówi, mam na ciebie słowo od Pana, mówi, nie masz żadnego słowa realnego Pana, dlatego, że ty mnie nie lubisz nawet. Po prostu nie lubisz mnie, więc nie masz żadnego słowa od Pana. Bo wiara jest czynem miłości. No pokochaj go najpierw, mówię dopiero mówisz, to masz tego drugiego Pana. Mówię, bo Bóg miłości nigdy do żadnych słów dla mnie nie da, się tej, którymi chcesz mnie teraz zabić. Ale ja mówię, ciebie kocham. I w ogóle nie się rusza to, że ty mnie nie lubisz. Bo miłość, okazuje się, dowiedziałem się, że miłość działa w jedną stronę. Wiesz, o co chodzi? Że jak ja kocham, rozumiesz, to ja mogę tak żyć. A inni mogą mnie nienawidzić. To jest łatwe. To przychodzi mi łatwo. Dlatego jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie opieram się na innych ludziach, nawet na braciach i siostrach się nie opieram z kościoła, ponieważ po co? Nie mam takiej potrzeby. Ale jestem z tym Bogiem, szanuję Go, kocham Go chcę dla Niego zmienić świat. Takie mam założenie. Ktoś mi tam plany czasem robią, więc świat nie zmieni. Mam taki, chciałbym zmienić świat. I gdzieś krok po kroku to się dzieje. Do tej pory, od początku tego roku, dotarliśmy do blisko 9000 ludzi osobiście z Ewangelią. Blisko 400 są do Jezusa. Mnóstwo było uzdrawianych, uwalnianych, gdzie byli wyswobadzani z wielu. I to mnie kręci. Uwielbiam, jak diabeł jest pogrębiony. Cieszę się, kiedy Boży Syn jest wywyższony na pewnym miejscu. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, że tak jak On przyszedł do mojego życia, i tak jak działa w moim życiu, tak samo chcę przyjść do Twojego życia, jeżeli jeszcze nie oddałeś mi Twojego życia. I tak samo chcę działać w Twoim życiu, bo w ogóle się nie będzie niczym. Jestem zwykłym człowiekiem. Takim samym jak Ty i ten sam Boży Duch mieszka w Tobie, albo może mieszkać w Tobie. Rozumiecie? Bóg nie ma faworytów, Bóg nie ma wybrańców. Ja nie wierzę w takie rzeczy, ja nie jestem z tej bandy i nie zastanawiam się nad tym, jak ktoś jest taki, czy ktoś jest inny. Ja wierzę w to, że wszyscy ludzie, którzy odrodzili się na nowo z Bożego Ducha, są równi, są tacy sami, ten sam Duch życia działa w nich i mogą robić cuda, jak sam Jezus, bo są jak Jezus tu na ziemi. Także mam taką wiarę, pochodzi od nas z Biblii i nie zamierzam mówić, że jest inaczej i udawać pokornego, bo tak nie jest. To by było fałszywe. I chcę Tobie dzisiaj powiedzieć, żebyś zobaczył Boży plan dla Twojego życia. Jeżeli jeszcze nie odrodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, jeżeli jeszcze nie poznałeś Jezusa, to fundamentalną rzeczą jest to, żebyś dzisiaj oddał życie Jezusowi. Chciałbym, żebyś to dzisiaj zrobił. Ja nie chciałbym, żebyś to zrobił jutro czy pojutrze. Chciałbym, żebyś to zrobił dzisiaj. Żebyś dziś pojednał się z Bogiem. Tak. Jeżeli natomiast zobaczysz coś w swoim życiu jako chrześcijanin, jako człowiek, zobaczysz coś, co Tobie mówię teraz i zobaczysz, że chcesz też tego, tak? To chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj możesz to sobie wziąć. Jezus powiedział tak. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę?
Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę? Jeżeli znajdzie wiarę, tak, to oddę Ci cały niebo. Wiesz, jak jest z Bogiem? Bóg jest Bogiem zamiany. On Ci ciągle zamieni Cię na coś. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał film Jeździć znikąd, tak jak mówię? Co teraz? Oglądaliście Jeździć znikąd? Tak? Oglądałaś? Będę z tego Indianina? On cały czas się zamienił. Ten Indianin miał taką fajną mentalność, że nawet jak trup leżał i chciał coś zabrać od tego trupa, bo mu się podobało, tak? To zamieniał się na coś. Brało w niego, nigdy nie gra. Zamieniał się, mówi, masz. Tyle co chodzi. No, oczywiście to było banalne. On brał medalion jakiś i dawał kaczołach. Natomiast Bóg jest również Bogiem zamiany. On się zamienia. Co to znaczy? To znaczy, że 2000 lat temu, tam na krzyżu Golgoty, całe zło należy do ludzkości. Spadło na Jezusa. A całe dobro należy do Jezusowi, z uwagi na Jego sprawiedliwość w przypadku ludzkości. Taka zamiana. O to tu chodzi. Wiara w Jezusa to wiara w tą zamianę. Ja uwierzyłem w tą zamianę i moje życie stało się błogosławione. Ja mam błogosławione życie. My nie prowadzimy z naszą rodziną byle jakiego życia. Tu nie chodzi o status materialny w żadnym mierze. Ciepłem w Holandzie, kupiłem sobie marynarkę, wchodzę i muszę z 20, więc ładna. Bo Bóg mi dał mądrość, wpadłem sobie na szybko, patrzę, wow. Zerknęłem na metkę, o to chodzi. Będą myśleć sobie, nie chcę myślą. Rozumiesz? Ja i tak wiem, że na 80. Rozumiesz? Jestem mądry, jestem dumny z takiego Boga, który dał mi tą rzecz za 8,50. Bo jakiś głupiec musiał zapłacić 700, ja 8,50. Ja jestem błogosławiony. Ja jestem błogosławiony, bo on jest lżejszy. On tak samo zostanie przy mnie i on jest lżejszy o 800. Rozumiesz, czy o 700, bo ja 8,50 jestem lżejszy. Resztę mogę wdzierać? Nie dosyć, że wyglądam jak książka. Tak? To jeszcze mamy pieniądze, żeby przeżyć królestwo. Jesteśmy błogosławieni. Uwierzyliśmy w tą zamianę na krzyżu. Cały grzech spadł na Jezusa. Cała konsekwencja grzechu spadła na Jezusa. Dlaczego tak łatwo jest uzdrawiać ludzi w imieniu Jezusa? Wiecie, jak jest prosto uzdrawiać ludzi? Ludzi jest prościej uzdrawiać, rozumiecie? Niż przeżyć dzień bez narzekania. Łatwiej jest dziś dla mnie w imieniu Jezusa uzdrowi człowieka ze śmiertelnej choroby, niż kiedyś przez dzień bez narzekania, bo ja dzień od narzekania zatrzymałem. Rozumiesz? Ja wstawałem i już narzekałem, że pogoda jest nie taka, jak bym chciał. Ale dlaczego dziś jest to łatwe? Dlatego, że cały grzech mój spadł na Jezusa. Dostałem nową osobowość. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg chce, żebyśmy właśnie w ten sposób żyli. Bóg chce tego przede wszystkim, abyś poszedł do nieba, kiedy umrzesz, żebyś się nie przejmował Twoimi grzechami, bo Twoje grzechy spadły na Jezusa. Ale żebyś też przeżył to życie na ziemi w godny i wspaniały sposób. Rozumiesz? W godny i wspaniały sposób, żeby ludzie podchodzą do Ciebie i mówili tak, co Pan jest taki szczęśliwy? A Ty mówił, Ty powiesz, proszę się przysunąć, zaraz powiem, żeby jest taki szczęśliwy. Jest taki, on, takiego znajomego nazywa się Leszek Korzeniecki. On jest również ewangelistą, pastorem w kościele i głosi też dużo w szkołach, w różnych miejscach. I Leszek Korzeniecki był kiedyś satanistą, pił krew i tak dalej. I potem się nawrócił, narodził się na nowo z Bożego Ducha i zaczął głosić Ewangelię. A że był też człowiekiem, który słuchał właśnie tej dziwnej muzyki, to teraz jeździ po takich koncertach różnych tam, gdzie skłodach i innych głosi Ewangelię. No i tam Leszek takie długie włosy, ma, wiecie, wygląda jak z tego mistrzostwa właśnie żywcem wyjęty, że się tam przebierze odpowiednio, ponieważ pamiętacie, że należy się przebierać, bo musimy być wśród Żydów jak Żyd, wśród Greków jak Grek. Także nie iść nigdy na skłody i nie głosi Ewangelii w pewnym duszu. Tak? Tylko wygląda jak mędrzec i głosi Ewangelię w tym ubraniu. I on tam pojechał, przebrał się do tego Menela i sobie tak szedł, a wiedzieli, że Leszek handlował heroiną. Więc podeszli do niego i mówią, o Leszek, mówi, masz towar? A Leszek mówi, oczywiście, że ma. I to taki, że cię wywali z butów. Chodź, poszedł z nim, usiadł pod takim, gdzie ciebie, agregatem, to tak stało, nie? I
wyciągnę i taki nowy zestawek, nie wiem, co masz. Masz. Oni co to jest, mój towar? Mówi, przywoń. Zobacz, co się stanie. Wywali cię do tych błagów. Zacząłem głosić. Zacząłem mówić o Jezusie. Zacząłem mówić o błogosławionym życiu. Ja tutaj chcę powiedzieć też o błogosławionym życiu. O życiu, które możesz osiągnąć. Lub możesz przyjąć w większej mierze. Nie przez to, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie przez to, że chodzisz do kościoła. Nie przez to, ale przez to, że Jezus Chrystus kiedyś umarł za twoje grzechy i poniósł wszystkie konsekwencje. Przez ten fakt. Rozumiecie? To jest akt prawny. To jest akt prawny. Wiecie, moja wiara jest budowana na aktach prawnych. Nie na imaginacji, że ja się dobrze czuję jako chrześcijanin. Ja się kiedyś też dobrze czułem jako niechrześcijanin. To jest na akcie prawnym. Ktoś mówi, skąd ty wiesz, że nie pójdziesz do piekła? Ja mówię, no bo ja też tam może za mną kiedyś. Bardzo proste. On już tam był i wrócił. Wiesz, o co chodzi? Wiecie, że Jezus to jedyna osoba, która umówiła się z innymi ludźmi po swojej śmierci i dotrzymała słowa. Zauważycie ten fakt? To jedyna... Zobaczcie, jak on jest prawdomówny. On powiedział, zabiją mnie, a potem przyjdę do was na spotkanie. Rozumiesz? Oni go zabili, a on wrócił do nich. Rozumiesz? Grilla i rozmary nad jeziorem. I ryby jadł. To jest wielki Bóg. I ja uwierzyłem w ten fakt, w to, co się wydarzyło. I dlatego dziś moje życie jest błogosławione. Wiecie co? Jeżeli macie swoje Biblię, chciałbym, żebyście znaleźli drugą księgę Mojżeszową. I w drugiej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, od 6 do 7 wersetu. Jest napisane tak. Dlatego powiedz do synów Izraela, jam jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcję i wybawię was z ich niewoli. I wyzwolę was wyciągniętym ramieniem przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem. I poznacie, że ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcję. Rozumiecie? O co tu chodzi? Bóg mówi, ja jest Pan. On daje pierwszy sygnał. Mówi, ja jestem Bóg, spójrz na mnie. I patrzysz na Niego, mówi, co dalej mówi ludzie? Ja jestem tu po to, aby Cię uwolnić. Rozumiecie? Uwolnić Cię od ciężarów nałożonych przez Egipcję. Wiecie, o co tu chodzi z Egipcjanami? To nie chodziło tylko o to, że to był naród, który kazał im cały czas cegłę wyrabiać. Oni nad nimi panowali. Wiesz, jeżeli coś nad Tobą panuje, jakakolwiek sprawa, czy to w sferze ducha, duszy czy ciała, jak coś nad Tobą panuje, tak? To nie jest Bóg. Bo to jest Pan, który zdejmuje ciężary. Tak? Jeżeli choroba panuje nad Twoim ciałem, to Bóg mówi, spójrz na mnie, ja jestem Pan, który zdejmuje ciężary, chcesz być zdrowy. Pamiętam kiedyś, jak prowadziliśmy taki kościół w ośrodku dla bezdomnych, jeszcze przed taki człowiek, który miał AIDS. On miał AIDS, miał mięsaki Kapusiego, słuchajcie, miał już dalszej klasy C. Ja nie wiedziałem, że on to ma. On dopiero tam przyjechał do tego ośrodka. Zaczął przychodzić na nasze spotkania, raz drugi. I taki słaby był, taki wiecie, zdechły wygląd miał. Ja wiedziałem, że tam są bezdomni, że tam są ludzie, którzy są po przejściach, a on taki był młody, ten chłopak i w ogóle nie pasował ten wygląd do niego. Ja mówię kiedyś do niego po spotkaniu, mówię, może byśmy ci witaminy kupili jakieś, może coś tam potrzebujesz. A on mówi, nie, bo ja chorobę, bo mnie doleguje witamin, ja nie mogę. Ja mam AIDS. No nie. Ale ja już wiedziałem tę prawdę. Ja już je znam. Rozumiecie? Ja nie rozważałem ich, czy to jest prawda, czy nie, bo ja już wiedziałem, że to jest prawda. Wiecie co? Skoro to była prawda dla Izraela, a w Izraelu nikt nie był narodzony na nowo i w nikim nie mieszkał Duch Święty. Rozumiesz? Skoro to była prawda dla tych buntowników, którzy 40 lat musieli chodzić po pustyni, chociaż 3 tygodnie mogli przejść trasę. To jest to prawda dla Ciebie. Że Bóg jest Bogiem,
który jest kontra swoim ciężarom. Ja do niego powiedziałem, nie musisz umierać, jak nie chcesz. Nie powiedziałem mu religijnego zwrotu. Wiesz, Pan cię uzdrowi, chodź się pomodlimy. Ja nie mówię takich rzeczy. Nie mówię, Bóg cię uzdrowi, ponieważ ja wiem, że uzdrowi. Jest różnica między uzdrowi a uzdrowi. Zauważyliście? Bóg uzdrowił. To jest czas przeszły. To się wykonało. Słowo Boże mówi, że w jego ranach i sińcach jest wasze uzdrowienie, a nie będzie. Zgadza się? Tak jest napisane w Biblii. A potem Jezus umarł, wziął te choroby na siebie, a przed śmiercią powiedział, wykonało się. Koniec, kropka, dziękuję bardzo. Ja mówię do niego, nie musisz umrzeć. Jak nie chcesz. Wystarczy twoja decyzja, wystarczy twoja zgoda teraz. I on popatrzył w oczy i mówi, ja nie chcę. Ja mówię, nie umrzesz. Nie umrzesz. Wiecie, nie umrzesz. Bo ja kiedyś przeczytałem w Psalmie 118, nie umrzesz, ale będziesz żył, lubił, opowiadał, będziesz działał. Taki wersji przeczytałem kiedyś. To utkwiło w mojej głowie jak głupość. Mówię, nie umrzesz. Mówię, bo Bóg nie ma upodobania w śmierci. Bóg nie ma upodobania w tym i nie umrzesz. I on to wziął, słuchajcie. I jak go chrzciliśmy, to żółtaczka mu zniknęła w jednej chwili. W las, to w kry, żółtaczka. Wyszedł bez. A potem zaczęły się cofać wszystkie skutki AIDS. Co ciekawe, poszedł do lekarza, lekarz mówi, przepadł, mówi, proszę pana, normalnie będzie pan nie żyć. Ma pan takie stężenie wirusa. A on wyglądał z razie coraz lepiej. Coraz lepiej, coraz lepiej. A potem wyszedł do środka. A potem, słuchajcie, wziął się ożywił. Taką formą bizneswoman chrześcijańską straszną. A wiecie, ze dwa miesiące temu napisał do mnie e-mail i mówił, Artur, będziemy mieć dziecko. Kurczę, jest zdrowe. Rozumiecie? On żyje i obfituje. Jakim sposobem? Cud. Wierzę w cuda. Wierzę, że cudem jest to, że Bóg ściąga z nas nasze ciężary. Wierzę, że Bóg nie ma budowania w swoich ciężarach. Wierzę w to, że Jezus poniósł swoje ciężary tam na krzyżu Golgoty. Wierzę, że można z tego korzystać na maksa. To nie znaczy, że droga chrześcijanina jest łatwa. Ona nie jest łatwa. Jest bardzo trudna. Wiesz dlaczego? Bo to jest notoryczne pole walki. Notorycznie walczysz. Diabeł ci nie odpuszcza. Przychodzi do ciebie z grzechem, przychodzi do ciebie z tym, przychodzi do ciebie z tamtym. Proponuje ci różne rzeczy. Tak? On ci proponuje rzeczy. Jednemu proponuje grzech, innemu proponuje coś innego, innemu proponuje raka. A ja cię teraz mówię. Dlatego powiedz do synów Izraela, ja mam, ja was uwolnię. Jak Bóg mówi, że cię uwolni, to znaczy, że On chce, żebyś był wolny. On nie robi wymyku takiego, że mówi ci, że będzie dobrze, a potem mówi, a, rozwiązał się. Bóg nie chce, żebyś chodził w swoich ciężarach. Bóg nie chce, żebyś chodził w ciężarach duchowych, którymi są grzechy. Bóg nie chce, żebyś wchodził w konsekwencje grzechu. Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyś płynął. Bóg chce, żebyś płynął. On ma satysfakcję z tego, że zwyciężasz. On mówi, mój człowiek. Mój człowiek. On się z tego cieszy. W niebie jest Pan. Kiedy ty prowadzisz zwycięskie życie. Ktoś mówi, to pycha. Mówię, pycha. Definicja, wiecie, jaka jest definicja pychy? Definicją pychy jest to, że człowiek działa samodzielnie. Pycha to nic innego jak samodzielność. To bardzo proste. Pycha to uniezależnienie się od Boga. Wiecie, kto jest pyszny? Ten, kto jest niezależny od Boga. Jeżeli jesteś zależny od Boga, to przykro mi, ale jesteś pokorny. To bardzo proste. Pyszny to ten, który jest niezależny. Może być cichutki jak trusia. Wiecie, jak jest dużo pyszałów, cichutkich jak trusia? Tacy cichutcy siedzą. Ja nieraz słyszę takich ludzi w różnych miejscach. Jestem tylko taki biedny grzesznik, zbawiony z łaski. A ja mówię, nie. Ja mówię, nie. Ja jestem zwycięzcą. Ja nie jestem biednym grzesznikiem zbawionym z łaski. Ja nie przeczytałem żadnego listu. List do biednych grzeszników zbawionych z łaski. Albo jest na przykład do Koryntian, myślę, że na biedni grzesznicy zbawieni z łaski. Ja tam przecież czytam święci, umiłowani, tak? Jestem święty, umiłowany.
i sprawiedliwością Bożą, tak mówi Boże Słowo. Guzik nie obchodzi, co o tym mówi moja psychika i inni ludzie. To są fakty. Bóg nie chce, żebyś chodził w swoich ciężarach, w swoich traumach, smutkach, nieszczęściach. Rozumiesz? Bóg tego nie chce. Bóg tego nie chce. On cię niczego przez to nie uczy. Wiecie co? Jest taka fajna zasada, że Bóg nie potrzebuje diabła do niczego. Umówmy się w ten sposób. Zgadzacie się ze mną? Ci z was, którzy znacie Boga? Bóg nie potrzebuje diabła do niczego. On nie potrzebuje go. Są takie teologie, które mówią, wiesz, Bóg jak chce przeorać serce człowieka, to używa diabła. Ja mówię, proszę cię, nawet o tego nie mów. Rozumiem, o co chodzi? To jest nieprawda w ogóle. Nieprawda. Bóg jest tylko dobry, a diabeł tylko zły. A że mamy wolną wolę, to możemy robić, co chcemy. Możemy służyć sobie diabłu i spalić ziemię. Rozumiecie? Możemy robić, co chcemy. Bo Słowo Boże mówi, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim, czyli nasza jest ziemia. Nasza ziemia, moja i twoja. Dał nam ziemię. Dlatego, jak Adam z Ewą oddali ziemię diabłu, rozumiecie? To Bóg nie za nim kierował. Ja sobie wyobrażam, on widział wszystko, co oni robią. Stoją o człowieku nago pod drzewem i gadają z wężem. To już było dziwne. To dziwne było. Mógł pozwać tam jednego anioła, by ściął drzewo. Rozumiecie? Przyrysnął tak na płasko po tych gołych pośladkach jednemu i drugiemu. Powiedział, ja to tam! Nazywaj zwierzęta po człowieku. Mówi się lepka, nie mów. Wiesz, o to chodzi. Ale on tego nie zrobił. Wiecie, czemu tego nie zrobił? Bo to jest honorowy gość. On jak dał ziemię ludziom, tak, to nie cofnął tego. I mogliśmy ją sprzedać i sprzeniewierzyć. I dalej możemy sprzedawać i sprzeniewierzać swoje życie. I wszyscy możemy iść do piekła, jak chcemy. Jak chcemy, też możemy być chorzy, nędzni, pobici przez diabła. Rozumiecie? I mieć pretensje do Boga, że on nie działa. Ale to nie jest gandal z władcy pierścieni. To Bóg, który dał ci wolną wolę, żebyś decydował. On powiedział, oto biorę przeciwko tobie na świadków niebo i ziemię. Położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz, powiedział. A jeszcze dodał, jakby ściągawkę, życie. Powiedział, wybierz życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Rozumiesz, o co chodzi Bóg? Bóg jest dobrym Bogiem. I Bóg powiedział, chcę cię uwolnić od twoich grzechów, od konsekwencji grzechów. Chcę, żebyś żył zwycięskim życiem, twoje dzieci. Syn ma 16 lat, 16 rok, druga ma 6 rok. I wiecie co? Obydwoje wychowuje na zwycięstwo. Nie jest łatwo wychowywać na zwycięstwo 16 lat, który przynosi przez 2 miesiące zdobył 15 jedynek w szkole. Wczoraj wróciłem z zebrania. No mi trzeba być fachowcem. 15 jedynek w 2 miesiące. Nie? Ale gość. Konkretnie facet. Ja mówię, taki jesteś. Best. Mówię, od niedzieli popracuję nad tematem. Trudno jest wychować na zwycięstwo. Ale ja wychowam moje dzieci na zwycięstwo. Na zwycięstwo. Dlaczego? Bo mój ojciec wychowuje mnie na zwycięstwo. Rozumiecie? Mój duch jest czysty. Moja dusza się uświęca. Ciało jest posłuszne. Jest wszystko możliwe dzięki temu, że przyjmuję to, co on do mnie mówi. Jak on do mnie mówi, ja chcę, żebyś był wolny. On jest sen. To żadna choroba, byle ci niewolnikiem i chodzić w ciężarach. Spotykam czasami ludzi, którzy mówią, wiesz, jakby Pan wypala? To no, nieprawda. Jak to nieprawda? Wiesz, jakie przychodzę ciężkie rzeczy? No mówię, posłuchaj. Przechodzisz ciężkie rzeczy z różnych powodów być może, ale nie jest takie, że się Pan wypala. Przechodzisz ciężkie rzeczy, bo prawdopodobnie grzeszysz. Przechodzisz ciężkie rzeczy, bo prawdopodobnie nie wierzysz. Albo przechodzisz ciężkie rzeczy, bo prawdopodobnie nie posiadasz wiedzy, że nie musisz. Wiecie, ludzie przechodzą ciężkie rzeczy z trzech powodów. Po pierwsze, nie wiedzą, że nie muszą. Rozumiesz? Po drugie, nie wierzą Bogu. Po trzecie, po prostu grzeszą. Powiedziałeś, pastorze, taką rzecz, jak przyjeżdżałeś do mnie do więzienia. Nie wiem, czy ty to pamiętasz.
powiedziałeś taką rzecz. Grzesznik, grzesznik się cieszy. Utknęło to w mojej głowie na lat. Że grzesznik, żeby nie grzeszył, to musi przestać być grzesznikiem. Wiesz, o co chodzi? Żeby grzesznik nie grzeszył. Co to znaczy grzeszył? To znaczy, żeby nie żył w grzechu. Nie mówimy o tym, że nam się nie zdarzają upadki. Zdarzają się wszystkim i to doskonale wiemy. Każdy z nas upada, ale nowe ciało, nowe stworzenie, jeżeli upada, to powstaje, bierze prysznic z krwi Jezusa i leci z pisierzem dalej do przodu. Tak? Ja nigdy nie leżałem w kupie gnoju, słuchajcie, dłużej niż kilka godzin. Bóg mi świadkiem. Moja żona też. Ona kiedyś powiedziała, ty jesteś taki dziwny, możesz upaść nie wiadomo jak, a za godzinę jesteś w stanie głosić pojemne kazania. Bo ja wierzę w krew. Ja wierzę w krew jak w wodę. Rozumiecie? Się rano miałem prysznic na przykład. W ogóle nie zastanawiam się nad tym, dlaczego ona mnie myje. Nie rozkładam na części, rozumiesz, w swoich umysłach, w swoim umyśle atomów, tak? Ja nawet nie myślę nad konstrukcją kranu. Wiesz? Więcej! Nie myślę, dlaczego wchodząc śmierdzę, wychodząc pachnę. W ogóle mnie to nie interesuje. Jestem praktyczny, idę się umyć, tak? Krew po to jest. Po to jest krew Jezusa. Jak upadniesz, to się obmyli dalej. Rozumiesz? Bez żadnej żelany. Bez żadnego przypominania sobie, jaki jesteś straszny. Nie jesteś straszny, jesteś święty. To jest prawda. I tą prawdę Bóg ma dzisiaj dla ciebie. Bóg chce, żebyś był wolny od ciężaru. Proszę cię, zrzuć dzisiaj na Boga swoje ciężary. Jeżeli jeszcze nie narodziłeś się na nowo, to proszę Bóg. A wystarczy, że spojrzysz swoje serce i zobaczysz, czy się narodziłeś, będzie to wyznaczone. I naprawdę nie musisz się wstydzić, że może chodzić długo do kościoła, czy takiego czy innego. Bo w kościele jest bardzo dużo ludzi, którzy nigdy nie poznali Boga. Nie jest to tragedia. Zdaję sobie z tego sprawę, ale takie są fakty niestety. Tak? Tak jest po prostu. Ludzie przychodzą do kościoła, bo jest im fajnie. I tam są tacy mili ludzie. Rozumiecie? Mili ludzie tam są. Jest taka zasada, że czym ludzi przyciągasz do kościoła, tym będziesz musiał ich tam utrzymać. Rozumiecie? To taka ważna sprawa. Jak przyciągniesz ich pizzą, to będziesz tam trzymał pizzę. Jak przyciągniesz ich fajną muzyką, to będziesz ich trzymał fajną muzykę. Jak przyciągniesz im z ich strachem, to będziesz ich trzymał przez strach. Będziesz bez przerwy musiał głosić kazania, żeby nie grzeszyli. Wiesz, o co chodzi? Ja to mówię, że grzeszcie tam, jak chcecie. Ktoś powie, ale to co, to można grzeszcie? No pewnie, jak to się zabronił grzeszcie? No gdzie? A ty grzeszcie, no nie. A czemu nie grzeszcie? Bo kocham. Nie dlatego, że mnie straszne to zrobić. Rozumiesz? Tak samo jak nie cudzołożę, wiecie dlatego? Dlaczego? Nie dlatego, że mamy zagadła małżeńskie. To nie dlatego wskakuję do łóżka kobietą. Nie wskakuję. Wiesz dlaczego nie wskakuję do łóżka kobietą? Bo ja kocham. A nie bo się boję odwołać, w ogóle nie boję. Ja kocham moją żonę. Już to prosto jak z ludzi. Kocham Boga, to nie chcę grzeszyć, tak? I nikt mnie musi straszyć. Chodzi o to, że jeżeli nawet chodzisz długo do kościoła, ale ty nie masz poukładanych spraw z Bogiem. Chciałbym, żeby dzisiaj oddał się Jezusowi, to żaden wstyd. To czas na zmianę. Ja idę do nieba, dokąd ty idziesz? Idę do nieba. Jakbym gdzieś umarł, idę do nieba. Człowiek, który
wypowie swoimi ustami, ale nie jakąś tam małą formułkę. Ale tak jak jest słowo homologeo, wyznać swoimi ustami homologeo, tak jak homologacja się przybija na płytach, że jest oryginalna. A Słowo Boże mówi, kto wyzna swoimi ustami, kto homologeo swoimi ustami, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. To znaczy, jeżeli ty ogłosisz realnie Jezusa Panem swojego życia, co to oznacza? To znaczy, że jak kierujesz samochodem i teraz na przykład ja siedzę obok i mówię do ciebie, ja chcę kierować, tak? A ty masz, nie ma problemu i puszczasz kierownicę. Aaa, żeby nie lecisz pakiet 20. Wiesz, o co chodzi? Ufasz, że ja złapię. Wiecie, to jest trudne, jak siedzisz samochodem i na przykład musisz gdzieś na autostradzie do bramki wyciągnąć rękę i później trzeba zapiąć pas, ale już się rusza, bo szybko się szlaban otwiera i zamyka. Trudno jest uwierzyć tej osobie, która siedzi z boku, że dobrze pokieruje. To jest takie trudne oddać kierownicę, jak się kieruje, nie? Ale homologeo to znaczy oddaj mi kierownicę, oddaj mi ster życia. A więc jeżeli uwierzysz w swoim sercu, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy, i nie możesz do tego dołożyć nic i nie musisz. Jeżeli uwierzysz, że On stał z martwych, naprawdę wyszedł z grobu, fizycznie, w ciele, tak, że potem jadł i mu nie wypadało. Rozumiesz? Zauważyłeś to, że On jadł i mu nie wypadało. On nie był duchem. On wyszedł w ciele. To było straszne dla niektórych ludzi przyjąć ten fakt. I jeżeli oddasz mu ster tego życia, to pójdziesz do nieba nawet dziś, gdybyś umarł. A poza tym Duch Święty wstąpi w ciebie. We mnie jest Duch Święty. Ja nie szukam nigdy Boga tam. Ja zawsze szukam Boga tu. Ja nigdy nie mówię, przyjdź Panie Jezu. Wiesz, o co chodzi? To jest niebiblijne. Zobaczcie, to jest, ile to mówię, to jest niebiblijne. On jest tu. Cały. Kiedy narodzisz się na nowo, on jest w Tobie. On jest w Tobie. Mówisz, Jezus, jesteś w stanie zwyciężyć 10 tysięcy. Mówisz, Jezus, jesteś w stanie wyjść z każdej opresji. Kiedy toczyliśmy się samochodem 11 metrów, wracaliśmy z usługi. Norbert jak bomba między sufitem a podłogą. Ja siedziałem i krzyczałem, diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. Nie możesz nas tknąć. Jutro mam usługę w końcu. Rozumiesz? A tu wylatywały drzwi, trzaskały okna. A ja miałem tylko 5 palców anioła oznaczonych na ręku. Jak mnie trzyma. A dach na mnie był wgięty. Wszędzie był wgięty. Ja miałem taki kask z dachu. Bo ja wierzyłem bardziej w tym, co nas 18, niż to dzisiaj poczesne. Bo ja mu oddałem ster mojego życia. Ja powiedziałem, Jezus. Mam najpotężniejszą drogę dzisiaj. To jest Jezus. We mnie. Nadzieja, chwała. Kiedy narodzisz się na nowo, dostaniesz się absolutnym zwycięstwem. A ten trzymaciarz diabła będzie zniszczony w twojej głowie. Będziesz mógł deptać po wężach i skorpionach, ale się nie będzie. I przejdziesz każdy problem. Nie dużo nie będzie problemu, powiem, że problemy się wzmogą. To jest taka dobra wiadomość. Prześladowania mieć będziecie, powiedział Jezus, to jest obietnica. Jak się modlisz, żeby nie mieć prześladowań w życiu, tak? Znaczy, że się modlisz o własną śmierć. Chcesz umrzeć. Lepiej od razu powiedz, Panie, zadać mnie do siebie. Nie módl się nigdy w ten sposób ościągać, że się nie może wyłączyć. Ale stanie, powiedz, Jezus, dziękuję Ci za opresję. I dziękuję Ci, że każda opresja jest skokiem. Skokiem. I przyjdę do czoła. Bo kim jestem? Jestem synem żywego Boga. Jeżeli jeszcze nie narodziłeś się na nowo, jeżeli nie masz pewności sobie, chcesz być dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi. Zrób to dziś. Zrób to dziś. Kiedy byłem na obozie młodzieżowym i zobaczyłem, jak moje wyzwanie czekało mnie ze wszystkich dzieci, wyszedłem. Powiedziałem do tych dzieci. To był jeden z najmłodszych dzieci. Powiedziałem, kto chce też się Jezusowi. Nie mogę go zajmować. On nie pamiętam, kiedy był malutki. Kiedy byli na grobie u nas. Kiedy położyłem na niego ręce i Boża moc stąpiła. I ten jeden, który letnie dziecko wtedy padł pod Bożą mocą.
kiedy ocknęło się, jak wstał, powiedział, amen. Płynął do Bożonowi, ale po kilku latach on strzelił ze swoją ręką, powiedział, że on chce. Jego siostra poczuła za nim, a potem poszło jeszcze ze 30 osób. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zbawienia, jeżeli nie wiesz, gdzie idziesz po śmierci, żebyś dziś oddał swoje życie Jezusowi, kto z was nie ma pewności zbawienia? Kto z was nie jest przekonany, że po śmierci pójdzie w niebo? Podnieś rękę i odejdźcie Bogu dziś. Kto z was nie jest o tym przekonany? Jeżeli jesteś przekonany, że idziesz do nieba, że masz pewne zbawienie, to chcę, żebyś dzisiaj zrzucił z siebie każdy ciężar. Każdy ciężar. Słowo Boże mówi, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Nie musisz umieć nawet nazwać swojego ciężaru. Wiesz, co ci powiem? Nie musisz nazwać swojego ciężaru. Niektórzy mówią, wiesz, trzeba znać imię demona, żeby go wyrzucić. A on, jak się jest snajperem, to tak. Ja nie jestem snajperem. Czasem Bóg mi objawia jakieś imię demona, wtedy go wrzucę w głębinę. Ale w Biblii przeczytałem tylko raz, że Jezus takie imię wywołał. Ja nie jestem snajperem. Wiecie, kim jestem? Jestem człowiekiem, który trzyma za panią bombę. Nie muszę celować dokładnie. Mam 50 km siły rażenia. Przez co? Przez mnie, Jezus. Jeżeli Ty aktem swojej woli dzisiaj złożysz ciężary na Jezus, bez względu na to, co to jest, czy to jest choroba, niemoc, problem finansowy, czy to jest nawet Twój głupi upór. Rozumiesz? Może jest to Twoja głupawa pycha, bo jeszcze myślisz, coś mogę bez Niego. A może są to Twoje małe grzeszki, chowałeś po kieszeniach i mówisz, jakoś mi kurczę w życiu nie idzie. Ja mówię, oprócz mi kieszenia. Będzie ci szło. Ciężko się zbiega z pełnymi kieszeniami. Ciężko jest. Ciężko jest z grzechem wiedza Bogu. Zrzuć go dziś. Złóż na niego każdy ciężar. Nie, może chorujesz i ci powiedzieli lekarze, no nie wiem, co to jest. Ja ci powiem, co to jest. Zdrowie. To nie będzie. Może się borykasz z jakimś nałogiem, mówisz, nie mogę tego zrobić.